Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, tak przeglądając sobie trochę tych wpisów naszych drogich protestantów, pod ostatnim nagraniem jakoś nie mogę się dopatrzyć rzetelnych, merytorycznych, biblijnych argumentów, które by dowodziły temu, że Kościół nie jest nieomylny. No nie ma. Nie ma. To jest tylko nie jest, bo nie jest. Bo przypisuje się człowiekowi boskie cechy i tak dalej. I co z tego? Jeżeli Bóg obdarza kogoś swoją łaską, to co wam do tego? Człowiek nie jest nieomylny. Papież nie jest nieomylny dlatego, bo jest nieomylny. Tylko dlatego, że Bóg go takim uczynił. Kościół głosi nieomylną naukę, nie dlatego, że Kościół głosi nieomylną naukę, nie dlatego, że Kościół sobie ogłosił, że jest nieomylny, tylko Bóg go takim uczynił. Dlaczego? Po to, żeby lud Boży wiedział, co jest prawdą. Wy, protestanci, negujecie nieomylność. Każdy człowiek jest zawodny, tylko Słowo Boże jest nieomylne. Macie wiele różnych teologii. Pani Madziu, skąd pani wie, że pani teologia jest prawdziwa? No jest oparta na Słowie Bożym. Dobrze, przyjdzie dwóch innych pastorów i panią zruga, że pani wierzenie jest niebiblijne. Kto będzie miał rację? Pani zruga tamtych dwóch pastorów, po czym przyjdzie trzeci pastor, którego wy zrugacie, on zruga was. I gdzie będzie prawda, pani Madziu? Czyli jak się spotkacie w czwórkę i będziecie się nawzajem rugać, to skończy się na czym? Ano na tym, że każdy będzie obstawał przy swoim i każdy pójdzie do swoich czterech zborów, głosząc cztery odmienne, sprzeczne nauki, tak? Za które będziecie się wzajemnie wykluczać. A gdzie jest ta prawdziwa Ewangelia? A więc zobaczcie, jeżeli protestantyzm nie wierzy w nieomylność, w swoją nieomylność, nie uznaje nieomylności człowieka, to skąd w protestantach jest taka buta, że my jesteśmy pogaństwem, że oni są biblijnie wierzący, skoro nie, tak naprawdę nie wiedzą, czy faktycznie są, czy nie są, bo przecież pastorzy mogą się mylić, tak? Poruszaliśmy ale tu ten temat, ale żaden protestant nie jest w stanie tego uzasadnić. Więc pytam ponownie, która teologia spośród wielu, jakie są w protestantyzmie, jest prawdziwa. Reformowane, niereformowane, kalwińskie, augsbursko-luterańskie, luterańskie, baptystyczne, które z tych nauk są prawdziwe. Moi drodzy, ta wielość teologii, która jest w protestantyzmie, prawda, które żadne nie są prawdziwe, prawda, praktycznie, mówię o całości nauk, tak, nie o tam jakichś skrawkach, co wzięli z katolicyzmu, tylko całościowo, tak? Moi kochani, odbijają nam troszkę tą sytuację, w której spotykamy się w 16 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy Chrystus zadaje pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? I padają odpowiedzi. Eliasz, prorok, Jan Chrzciciel, tak? Padają odpowiedzi. To zobaczmy sobie z bliska, żeby sobie przeczytać ten fragment, a nie cytować. 16 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. I tutaj mamy tak. 16:13. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Są odpowiedzi, kim jest Syn Człowieczy? Są. Mamy Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza albo innego z proroków. Pytajmy się protestantów na jakiś temat.
Baptyści powiedzą jedno, zielonoświątkowcy powiedzą drugie, adwentyści powiedzą trzecie, a luterańska augsburskie powie czwarte. Tak? Tak jak, podobnie jak tutaj, są cztery odpowiedzi. I protestantyzm tych odpowiedzi na dane zagadnienia może nam dać więcej jak cztery, tak? Bo tych sekt jest tam tysiące. I każdy będzie odpowiadał według swojego zrozumienia, według swojego uważania. Zobaczmy tutaj pytanie. To pytanie Chrystusowe jest genialne. Za kogo ludzie uważają? Genialne to jest pytanie. To ludzki odbiór, tak? Ludzki odbiór. No to mamy właśnie tę ludzką reakcję. Jeremiasza, Jana Chrzciciela, Eliasza, inny z proroków. I tutaj, moi drodzy, wszystkie te ludzkie uważania są chybione. I Chrystus później się ich pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jona, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ludzkie uważania, chybione. Te cztery odpowiedzi są chybione, pojawia się piąta. Ale już nie według ludzkiego uważania, tylko według boskiego uważania. I ta piąta prawda, ta piąta odpowiedź według boskiego uważania jest nie ludzkim uważaniem, ale boskim uważaniem objawionym przez Piotra. I moi drodzy, to pytanie, tak patrząc szerzej na tą sytuację, na tą prostą z pozoru sytuację, oddaje nam ona przepięknie rzeczywistość, z jaką mierzył się Kościół, mierzy się i będzie się mierzył do skończenia świata. Co ludzie myślą o tym, co my ludzie myślą o tamtym, jest tyle ludzkich uważań, ludzkich uważań, z ciała i krwi pochodzących, ludzkich uważań, w których człowiek się gubi, te ludzkie uważania, jak widać tutaj, są chybione. My, tak, jesteśmy uchybieni w naszych ludzkich uważaniach. Stąd potrzebujemy znajomości boskiego uważania. Żeby w gąszczu tych ludzkich uważań, w gąszczu tych ludzkich właśnie opinii, teorii, teologii, filozofii i wszystkiego, i moralności, w gąszczu tylu opinii, ilu ludzi praktycznie, znać tą prawdziwą opinię, to prawdziwe boskie uważanie. I teraz właśnie to boskie uważanie objawia się przez Piotra, objawia się przez Kościół. Nikt z protestantów nie podał, prawda, jak do tej pory przeglądałem te wpisy, nie dorasta do komentarza trzeciego rozdziału listu do Efezjan, szczególnie od wiersza 10 i dalej, że Bóg przez Kościół objawia, czyli przez Kościół objawia tą swoją mądrość zgodnie z zamysłem swej woli. Czyli ten boski zamysł, to boskie uważanie właśnie w sprawach wiary, moralności, w sprawach zbawienia objawia się przez Kościół zgodnie z zamysłem Jego. A więc skoro jest zgodność z zamysłem Boga, ta zgodność między Jego objawieniem przez Kościół, to znaczy, że to, co przez Kościół Bóg objawia, jest boskie, nieomylne, czy ludzkie uważanie? No nie, jest nieomylne, boskie uważanie.
Po to jest Kościół, po to Bóg ubogacił Kościół darem nieomylności, aby w sposób pewny przedstawiać ludziom nie to, co my uważamy, ale w sposób nieomylny, jednoznaczny to, co Bóg uważa w sprawach wiary, moralności i zbawienia. Mamy właśnie tyle tych takich zagadnień, znaczy zagadnień, takich dyrdymałów, że no ja się chcę zbawić, ale każdy sobie, nawet pośród katolików, tak, jestem katolik wierzący, ale do kościoła nie chodzę, albo pójdę tam na mszę, ale po co mi spowiedź, albo takie właśnie po swojemu, tak? Takie nasze uważanie. No ja uważam w sprawach najświętszej ofiary, w sprawach spowiedzi, w sprawach sakramentów. No tak, no ale ja uważam. Ja uważam, że Bóg jest wszędzie, mogę się modlić w lesie, w domu. Tak, pięknie i szlachetnie. Dobrze uważasz. Tylko czy aby faktycznie to twoje uważanie jest zgodne z uważaniem Boga? No właśnie, bo możesz się modlić w lesie, w domu, ale też do kościoła w niedzielę, nie? Więc po to jest Kościół, aby człowiek wiedział i wierzył w to, co Bóg uważa. A to, co Bóg uważa, to człowiek sam z siebie nie zrozumie, nawet jak przeczyta 100 razy Pismo Święte. Bo protestanci nieraz przeczytali Pismo Święte przez 500 lat, ale dalej uważają to, co uważają. Bo jeszcze trzeba czytać z wiarą i otwartością na to, co uważa Bóg. Prawda? A to, co uważa Bóg, objawia się przez Kościół w sposób nieomylny. Dlatego słuchając Kościoła, słuchamy tego, co uważa Bóg, odłączając się od Kościoła, negując autorytet i władzę, jaką Bóg dał Kościołowi, zaczynamy słuchać tego, co uważają ludzie. I czym jest protestantyzm, moi kochani? Popatrzmy na współczesne te kościoły, zbory, zbór pastora Chojeckiego w Lublinie, zbór pastora Węgrzyka, zbór pastora Cyrikasa, zbór pastora Kurelasa, zbór pastora Węgrzyka, zbór pastora Kowalskiego. Ile tych zborów jest? A na czym się opierają, jeśli na wierze, jeśli nie na wierze w to, co dany pastor uważa, że Słowo Boże mówi, tak? Ja uważam, należy uważać, należy przypuszczać, ja tak myślę, no uważam. No to właśnie mamy ludzkie uważanie, pokazane tu, że Chrystus jest tym Eliaszem, Janem Chrzcicielem, Jeremiaszem. Ludzkie uważania. Ludzkie. Dlatego ja uważam po ludzku, że Eucharystia jest fikcją. Dlaczego? Bo boskie objawienie mówi, że Eucharystia jest ku życiu wiecznemu. Tak? Że Eucharystia jest najświętszym ciałem i krwią Chrystusa. To mówi boskie uważanie. Ale jeśli się właśnie oderwie od Kościoła, od tego Kościoła, który zgodnie z zamysłem Bożym ogłasza to, co uważa Bóg, to co innego pozostaje, jak nie własne ludzkie uważanie? No na czym się oprzeć? No na Słowie Bożym, tak. Ale na interpretację, którą ty uważasz za słuszną, a niekoniecznie Bóg. Dlatego protestantów jest 50 tysięcy. Oczywiście to nie jest górna granica, bo ta
cyfra rośnie, prawda? Co chwilę powstają jakieś zbory, a ja się nie boję powiedzieć, że tych zborów protestanckich to już będzie około 200 tysięcy, jak nie więcej, bo te liczby oficjalne to są na podstawie danych, prawda, zarejestrowanych wspólnot, prawda? W rejestrze wyznań wiary w każdym kraju jest taki rejestr, prawda? Natomiast tu w Stanach, jak byłem w Meksyku, jest mnóstwo różnych właśnie takich wspólnot, takich powiedzmy sobie kościołów, które jeszcze nie zostały zarejestrowane, nie zostały wpisane w rejestr, prawda, wyznań religijnych i tak dalej, prawda, więc tam 45 czy 50 tysięcy to jest tak oficjalnie z kartki podpisane i podliczone na papierze, na kalkulatorze, natomiast jeśli by się chciało wliczyć w to te wszystkie niezarejestrowane, jeszcze takie nieoficjalne, garażowe sekty, no to ta liczba naprawdę by już podbijała około 200 tysięcy, śmiem przypuszczać, i wcale bym się nie zdziwił, jakbym był bardzo bliski trafienia w dziesiątkę. Prawda? Bo ktoś wychyli się, on uważa, zaczyna to co głosić, prawda, i później znajduje sobie wyznawców, prawda, i zakładają jakąś wspólnotę. Ale czy oparta jest na tym, co uważa Bóg, tylko czy na tym, co głosi i uważa dany pastor, założyciel kościoła, tak jak pastor Chojecki w Lublinie. I posłuchajcie, ile razy żeśmy sobie o tym mówili, właśnie, że pastorzy to ja uważam, no ja tak myślę. No my nie jesteśmy nieomylni, no możemy się pomylić. A więc na czym się opiera ta wasza pewność zbawienia za darmo? Na objawieniu Bożym, na uważaniu boskim, czy na waszym uważaniu tego, co mówi Słowo Boże? Na waszym ludzkim uważaniu tego, co mówi Słowo Boże? Bo Słowo Boże można interpretować ku zgubie i właśnie to zgubne interpretowanie Słowa Bożego, to jest właśnie to, że ja uważam, to za kogo wy mnie uważacie? No za zbawiciela połowy świata, boś nie zbawił całego świata. No ja cię uważam za Boga, ale stworzonego, jak pastor Król, a ja cię uważam za nieboga, bo nie jesteś Bóg, tu cała seria jest tych biblijnych chrześcijan, no a ja cię w końcu uważam za Boga, nie? No ile jest ich? No na pięć jedna prawdziwa, nie? Ja uważam. Genialne jest to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. I gdyby dzisiaj, moi kochani, zrobić sobie taką uliczną sondę, co ludzie uważają, nie wiem, o sakramencie spowiedzi, to ile by tam było prawdy, a ile by właśnie było takich chybionych odpowiedzi? Oczywiście ludzie wierzący, praktykujący powiedzieliby prawdę, tak? No ale tak na chybił trafił, tak, na lewo i prawo. Tak? Uważajmy, moi kochani, na nasze uważania. Uważajmy, moi kochani, na nasze uważania. Bo nasze uważania, jak pokazuje nam to Duch Święty, często są chybione. Zwracajmy uwagę na boskie uważanie. A żeby je zrozumieć, pokochać i iść za tym boskim uważaniem, to trzeba przylgnąć do nauki Kościoła rzymskokatolickiego. W przeciwnym razie będziemy narażeni właśnie na nasze uważania, które mogą się skończyć dla nas tragicznie. W Kościele rzymskokatolickim jest to boskie uważanie objawione, jak pisze święty Paweł do Efezjan 3:10, zgodnie z zamysłem Jego woli. A więc skoro jest zgodne z Jego zamysłem, to znaczy, że to boskie uważanie przez Kościół wyrażone jest odwiecznie boskie, zbawcze, nieomylne uważanie, w które my z pokorą
winniśmy wierzyć, praktykować do śmierci i wytrwać w tym właśnie do śmierci. Pozdrawiam.